Witajcie. Dziś zapraszam Was na wyjątkową podróż w świat akwarystyki roślinnej z Rudy Mia. Przedstawię Wam niesamowite akwarium o pojemności 250 litrów, które zostało założone 24 grudnia 2023 roku. To wyjątkowy projekt pełen pięknych roślin, zaawansowanej technologii i przemyślanych rozwiązań, które zapewniły doskonały start i zdrowy rozwój tego akwarium od samego początku. W filmie opowiem o zastosowanym podłożu, nawożeniu, filtracji oraz oświetleniu. Dowiecie się też, jakie według autora tego akwarium są idealne parametry wody dla akwarium roślinnego i jakie rośliny zdobią to akwarium. Gotowi zanurkować w głębie akwarystyki roślinnej? Aquascaping TV. Zapraszam na film. Dziś opowiem Wam historię niezwykłego akwarium stworzonego przez Rudy'ego Mię. Mam nadzieję, że dobrze to odmieniam po polsku. To według mnie wyjątkowe akwarium o wymiarach 100x50x50 i pojemności 250 litrów zostało założone 24 grudnia 2023 roku. Jak widać, niektórzy w tym okresie lepią pierogi, a inni zakładają piękne zbiorniki. Jego przygotowanie i pielęgnacja są przykładem zaawansowanej wiedzy i pasji, które pozwoliły osiągnąć wspaniałe efekty już od samego początku startu tego zbiornika. Podłoże w tym akwarium to jałowy czarny żwir kwarcowy wzbogacony o kapsułki Masterline Rod Caps, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych roślinom. A więc da się też piękne akwarium roślinne zrobić nie tylko na aktywnym podłożu, ale należy do podłoża odpowiednio dodać środki, które po prostu wzbogacą to podłoże. Od pierwszego dnia zastosowano nawozy Masterline All-in-One Booster oraz Masterline Carbo, co zapewniło doskonały start bez problemów z glonami czy okrzemkami. Filtracja to kluczowy element każdego akwarium. Rudy Mia zastosował dwa filtry EJBL 1902 Greenline oraz Oase Biomaster 600, oba wypełnione materiałem biologicznym Siporax, co zapewnia doskonałą czystość i stabilność wody. Za oświetlenie w tym akwarium odpowiada lampa Lumen Light for Aquascaping o długości 100 cm, umieszczona 25 cm nad powierzchnią wody. Przyznam się osobiście, że nie znam tej firmy, nie znam tej lampy. Wygooglowałem, że to jakaś serbska firma. I ta lampa pracuje nad tym akwarium, uwaga, tylko 6 godzin dziennie, co daje roślinom optymalne warunki do wzrostu według autora tego akwarium, czyli Rudy'ego Mia. Wygląda na to, że chyba w Rumunii też ceny prądu poszły do góry. Chciałem się dowiedzieć coś więcej o tej lampie, dlatego napisałem do Rudy'ego wiadomość, w której napisałem moje pytanie odnośnie parametrów tej lampy. Wysłał mi link i wszedłem na ten link i powiem Wam szczerze, za dużo tam nie znalazłem. Piszą tylko, że jest możliwość regulacji spektrum światła i tak w zasadzie to tyle na ten temat. Kolejnym istotnym elementem jest system CO2, który działa non-stop, utrzymując stężenie dwutlenku węgla, uwaga, na poziomie 40 ppm. Dozowanie CO2 odbywa się za pomocą zewnętrznego reaktora, co pozwala na dobre rozpuszczenie w wodzie dwutlenku węgla, a to z kolei sprawia, że w akwarium powstają idealne warunki do fotosyntezy roślin. Wartości, czyli parametry wody, są utrzymywane na następujących poziomach. pH 5,8 do 6, GH między 4 a 6, KH jest na 2, NO3 od 20 do 30 ppm, PO4 2 ppm, żelazo FE
0,2 do 0,5 ppm. Powiem Wam, że widzę tutaj, że pływają jakieś sklary i naprawdę nie wiem, co one na to, ale stężenie prawie 40 ppm dwutlenku węgla według mnie i mojej skromnej wiedzy może im się delikatnie mówiąc nie podobać. Już kiedyś pokazywałem filmy, a w zasadzie akwaria roślinne Rudiego Mii i tam żadnych ryb nie było i dlatego podejrzewam, że te ryby mogły zostać wrzucone na czas nagrywania filmu, ale mogę się mylić. Nie wiem, no według mnie 40 ppm dla ryb akwariowych dwutlenku węgla jest dla mnie, według mnie, za dużo. Jak nie trudno zauważyć, na filmie pojawia się logo producenta nawozów. Nie było możliwości zaprezentowania tego akwarium bez tego, dlatego że Rudy jest prawdopodobnie ambasadorem tej firmy i po prostu miałem wybór. Albo biorę filmy takie, jakie są z logo tej firmy, albo po prostu nie ma filmów o tym zbiorniku. Ja oczywiście za to nie wziąłem ani grosza, ale no, układ to układ. No, trzeba pokazać z logo, no to pokazuję. Z drugiej strony, według mnie, takich holenderskich roślinniaków, zbiorników, które mają tak piękne rośliny, już dawno nie widziałem, dlatego mam nadzieję, że wybaczycie mi i autorowi tego filmu za to, że gdzieś tam w tle pojawia się właśnie to logo. Należy też zrozumieć pewną rzecz, że w takich zbiornikach pewnie tych nawozów bardzo duże ilości idą i normalne jest, że po prostu załatwił sobie nawozy za darmo w zamian za promocję. Taki układ dla mnie jest jak najbardziej ok. Jak obserwuję zmagania niektórych akwarystów na polskim YouTubie, akwarystów roślinnych z niektórymi roślinami, to powiem Wam, że z tego akwarium mogliby czerpać i brać przykład. Osobną kwestią oczywiście jest temat zwierząt wodnych, które według mnie tutaj za dobrze nie mają. Duże ilości światła i CO2 sprawiają, że takie rośliny jak, uwaga tutaj, moja łacina, ale spokojnie, tym razem nie będę przeklinał, po prostu powiem albo będę starał się mówić łacińskie nazwy roślin. Singanantus meta, Ludwigia senegalensis, Ludwigia white, Pogostemon heidelberg, Ludwigia pantanal, Bacopa salzmannia purple, Rotala indica, Blixa alterniflora, Rotala florida, Cuphea analodigea, Rotala macrandra variegated, Rotala macrandra pink, Samulus palviflorus red, Hydrophilia sp. chai, Pogostemon helferi red, Eurocarion radnagelicum, Eurocarion quinquantunare, Eurocarion parkeri, Bacopa white i Ludwigia sphareocarpa. Naprawdę wszystkie rośliny zdrowo i według mnie ładnie wyglądają. Nie studiowałem łaciny, więc wszystko w razie czego napiszę w filmie, jeszcze raz będziecie mogli sobie to zobaczyć bez mojego łacińskiego. Na końcu tej długiej listy roślin należy dodać, że wszystkie rośliny użyte do założenia tego akwarium zostały wyhodowane i rozmnożone przez Rudiego. Oczywiście tutaj trzeba dodać kolejny plus dla Rudiego, nie za to, że jest tak zapobiegliwym człowiekiem i hoduje te rośliny, tylko za to, że po prostu ułatwia sobie życie. Wyciągnięcie roślin z jednego akwarium i włożenie do drugiego akwarium, w którym są identyczne parametry wody, na pewno sprawia, że te rośliny czują się po prostu tak, jakby były dalej w tym starym akwarium. A to wszystko sprawia, że po prostu proces aklimatyzacji w nowym zbiorniku znacznie bardzo się skraca. Dziękuję, że obejrzeliście historię tego niezwykłego akwarium stworzonego przez Rudiego Mię. Mam nadzieję, że zainspirował Was do własnych akwarystycznych przygód z akwarystyką roślinną. Jeśli macie pytania, sugestie lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zostawcie komentarz poniżej.
Nie zapomnijcie polubić ten film, subskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wasza aktywność jest dla mnie niezwykle cenna i motywuje mnie do tworzenia kolejnych interesujących materiałów. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!